Rozmowa dnia. A tym gościem, który odpowie na pierwsze pytanie, będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam we wtorek. Pani minister, przerabiamy mitologię w ostatnich czasach. Po Pegasusie przyszedł czas na Hermesa, jeżeli chodzi o programy szpiegowskie, które były wykorzystywane w ostatnich latach. Czy jeszcze jakieś mitologiczne programy poznamy, czy jeszcze jakieś nowe informacje tutaj będą się pojawiały? Ja przypominam sobie, jak pierwszy raz usłyszeliśmy o Pegasusie, jak politycy PiSu tłumaczyli, że to taka gra, konsola. Natomiast teraz rozumiem, że przy Hermesie będą opowiadać o sklepie Hermes, który tylko słyszeli. A tak całkiem poważnie, widać wyraźnie, że władza, już była władza, miała wyraźną skłonność do śledzenia, podsłuchiwania Polaków. Pytanie, do czego wykorzystywała tego Hermesa? Pegasus jest jasne, wiemy już, że instalowany na telefonach pozwalał na pełną inwigilację osoby, u której był zainstalowany, łącznie nie tylko z czytaniem wszystkiego, co tam kiedykolwiek się na tym telefonie znalazło, ale również zmienianie treści na przykład SMS-ów. Tu brutalnie wykorzystywany na przykład przeciwko panu Brejzie, europosłowi Brejzie, a wtedy szefowi sztabu, ale również przeciwko innym opozycjonistom wtedy, czyli ludziom, którzy byli w innym obozie niż władza. Do czego wykorzystywany był Hermes? Pewno też do zbierania informacji w stosunku do przeciwników politycznych. To jeszcze w dodatku duże wydatki. Jeden 20 parę milionów, drugi 15 milionów, czyli wszyscy płaciliśmy, żeby zaspokoić ciekawość Ziobry, Wąsika, Kamińskiego i innych polityków PiSu, żeby mogli wzajemnie na siebie zbierać haki. A czy powinna zostać zaspokojona nasza ciekawość odnośnie do tego, kto był podsłuchiwany? Czy lista tych osób powinna zostać ujawniona? Tak, uważam, że jeżeli tylko nie mamy do czynienia z osobami, które rzeczywiście były realnie podejrzewane o jakieś poważne przestępstwa, to powinniśmy wszyscy poznać listę osób podsłuchiwanych. Bo w przypadku bardzo wielu osób, które wiem już, że były podsłuchiwane, one nie stanęły przed sądem, nie było żadnych zarzutów, a mimo to wykorzystywano Pegasusa przeciwko nim. I to jeszcze w dodatku, tak jak w przypadku Brejzy, nie tylko wykorzystywano, żeby go podsłuchiwać, mimo tego, że nie był nigdy przesłuchany i nigdy nie był elementem jakiejś dużej sprawy przestępczej, to jeszcze w dodatku wykorzystywano to potem, żeby przy pomocy mediów publicznych te informacje upubliczniać, wykorzystywać. W związku z tym jeszcze w dodatku mieliśmy przecieki ze strony służb do mediów publicznych. Czy powinna zostać przygotowana jakaś ustawa, która ureguluje trwale to, w jaki sposób wykorzystywane są w Polsce takie programy? Czy koalicja pracuje nad takim programem? Bo dzisiaj też właśnie koalicjanci mówią, że jest polityczna wola, ale nie ma prawnego zobowiązania, nie ma prawnej pewności, że dzisiaj też te programy nie są nadużywane. No, wiemy, że Pegasus na pewno nie jest, dlatego że po nie tych wyczynach, które dokonał PiS, wycofnięto licencję na wykorzystanie Pegasusa w Polsce. To jest zresztą też druga rzecz, że przypomnę, że Pegasus, który jest izraelskim projektem, powodował, że wszystkie te informacje, które wyciągano z telefonów, trafiały jeszcze w dodatku do innego kraju. W związku z tym jeszcze w ten sposób byliśmy narażeni jako państwo, że ktoś inny posiadał to wszystko, co było wyciągnięte z tych telefonów. Natomiast tak powinny być zmiany w prawie z jednego prostego powodu. Po pierwsze, przypomnę, że nasi poprzednicy PiS wprowadził taką zasadę tak zwanych owoców zatrutego drzewa. Czyli zasadę, że można wykorzystywać w oskarżeniu dowody pozyskiwane w sposób nielegalny. I to jest jeden z przykładów łamania podstawowego, łamania praw obywatelskich. Ale jest jeszcze drugi element. Sędziowie, którzy wydawali zgodę, bardzo często mówią, że oni zasadniczo nie wiedzieli, z jakiego narzędzia skorzysta władza, służby, na których podsłuch się zgadzali. I to jest bardzo ważne, dlatego że Pegasus to jest narzędzie do walki z terrorystami. W związku z tym to jest inne narzędzie niż po prostu prosty podsłuch, który powoduje, że przez na przykład 3 miesiące można słuchać czyichś rozmów. W tym tygodniu być może Sejm będzie już głosował nad uchwałą, która ma stwierdzić nieważność wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jaki realny to będzie miało efekt, oprócz takiej deklaracji? Ta uchwała to trochę szersza jest, nie tylko stwierdza rzeczywiście nielegalność tych trzech sędziów i nielegalność powołania, właściwie bycia prezesem przez panią prezes Przyłębską, ale dokładnie. Zauważmy, że Trybunał Konstytucyjny już w tej chwili został tylko budynkiem.
Tam nie ma instytucji państwa, która mogłaby być uznana przez Polaków jako autorytet i jako instytucja, która realnie decyduje o czymkolwiek w prawie. Ze względu na 3 sędziów dublerów, ze względu na to, że pani Julia Przyłębska jest kwestionowana nawet wewnątrz Trybunału przez poszczególnych sędziów Trybunału i ze względu na skrajne upolitycznienie. To się stała maszynka do produkowania wyroków, takich jak sobie zażyczy na tej kolacji z panią Przyłębską Jarosław Kaczyński. Ja przypomnę, przecież politycy PiS-u nawet nie kryli, jak oni sobie wyobrażają, trójpodział władzy. Że trójpodział władzy to jest Trybunał Julii Przyłębskiej, czyli znajomej Jarosława Kaczyńskiego, że Sąd Najwyższy to jest Sąd Manowskiej, czyli przyjaciółki prezydenta Dudy, a prokurator krajowy to jest bliski przyjaciel prokuratora wtedy generalnego Zbigniewa Ziobry, jego świadek na ślubie. I tak wyglądał według nich trójpodział władzy między poszczególne, akurat władzy sądowniczej i prawnej, pomiędzy różne części obozu Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym nie mam żadnej wątpliwości, że uchwała, która mówi dość jasno, że decyzje Trybunału Julii Przyłębskiej, który nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest skażony sędziami dublerami, bo jest skażony prezes, która nie jest prezesem, nie powinny być z udziałem, te, które są z udziałem tych sędziów dublerów, uznawane za istniejące prawo. To jest ważne, bo to kolejna reperkusja tego to jest to, że na przykład ten wyrok w sprawie prawa do aborcji kobiet z 2020 roku też przestaje być wtedy elementem polskiego prawa. Czyli w ten sposób przywrócony zostanie ten tak zwany kompromis aborcyjny de facto? To by oznaczało, że obowiązywałby w Polsce, ja nie lubię tego słowa kompromis aborcyjny, bo nikt z nami kobietami tego kompromisu nie zawierał. To jest nawet przed tymi zmianami, czyli przed jeszcze zaostrzeniem, które wprowadził Trybunał Julii Przyłębskiej, to było najostrzejsze praktycznie prawo w ramach Unii Europejskiej, może poza malutką Maltą. Polkom należy się prawo do decydowania. Teraz Francuzi wpisali do konstytucji prawo kobiet do aborcji, a Polki nie mogą się cały czas doczekać tego, żeby mieć pełne prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu do 12 tygodnia ciąży. Ja uważam, że najwyższy czas, żeby Polkom dać realne prawo do decydowania o sobie. Ale w tej sytuacji ten projekt trzeciej drogi nie jest potrzebny, jeżeli by ta uchwała stwierdziła, że tamtego wyroku nie ma. Przede wszystkim ja uważam, że nie ma już przestrzeni w ogóle do tylko wracania do kompromisu zgniłego co najwyżej aborcyjnego z bardzo prostego powodu, że 15 października wygraliśmy między innymi dzięki temu, że kobiety się zmobilizowały, bo walczyły o swoje prawa, ale walczyły o realne swoje prawa, prawa o decydowanie o sobie. W związku z tym myślę, że do nas polityków należy teraz to, żeby to prawo im zapewnić, żeby przeszła ustawa, która wprowadza ten sam standard, który obowiązuje w 20 paru krajach Unii Europejskiej. We wszystkich tych krajach jest oczywistą oczywistością, że kobieta ma prawo decydować o sobie, że to jest nie tylko jej decyzja, ale ona zawsze ponosi konsekwencje tej decyzji. W związku z tym Polki nie są ani mniej moralne, ani mniej odpowiedzialne niż inne mieszkanki krajów Unii Europejskiej i powinny tak samo jak one mieć prawo do decydowania. I powiem więcej, w polskim społeczeństwie też widać, że ten pogląd jest przeważający. Praktycznie we wszystkich sondażach widać jednoznacznie, że Polki chcą liberalizacji, chcą prawa kobiet do decydowania do 12 tygodnia ciąży. W tym tygodniu głosowane będą 4 projekty ustaw, w tym ta KO, która legalizuje aborcję do 12 tygodnia. Czy jest jakaś informacja, że znajdzie się większość do tego, żeby po pierwsze była procedowana po pierwszym czytaniu, ale też, żeby została poparta ta ustawa. Ja wierzę w jedno, że niezależnie jak te procedury się skończą, to będzie wola całej koalicji 15 października do tego, żeby wszystkie te ustawy złożone przez kluby Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi trafiły do dalszego procedowania w komisjach. Z naszej strony Koalicji Obywatelskiej jest bardzo jasna deklaracja wsparcia ustawy, którą złożyliśmy, czyli prawa do legalnej aborcji do 12 tygodnia. Zresztą to jeden z naszych konkretów. Na więcej wątków w drugiej części naszej rozmowy w mediach społecznościowych. Naszym gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji.
Wracając jeszcze do uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czy tam będzie apel do tych sędziów, które w ocenie tej uchwały zostali wybrani w sposób nieprawidłowy, żeby zrezygnowali ze swojej funkcji, żeby jej nie pełnili? Ja powiem szczerze, że nie widziałam tej uchwały, bo przecież to jest uchwała, którą tworzy Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie Ministerstwo Edukacji. Natomiast myślę, że taki apel byłby może nieskuteczny, ale celowy. Celowy dlatego, że uważam, że jeżeli ktoś rzeczywiście zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to powinien mieć wystarczająco dużo honoru, odwagi, żeby widząc, że sparaliżowano całkowicie tą instytucję, że uczyniono z niej wydmuszkę, że zlikwidowano właściwie Trybunał Konstytucyjny, pomóc państwu w naprawie tej instytucji. Chyba, że nie ma honoru, a tam jest właściwie tylko dla kasy. A czy w tej sytuacji powinni zostać wybrani nowi sędziowie Trybunału, jeżeli tamci zostali wybrani w sposób nieprawidłowy? W przypadku tych trzech sędziów, którzy byli sędziami dublerami, nie mam żadnych wątpliwości, że przede wszystkim powinno zostać przyjęte ślubowanie od tych, którzy zostali wybrani prawidłowo. Przecież oni w 2015 roku byli wybrani i co więcej, moment, w którym już powinni zostać przyjęte ślubowanie przez pana prezydenta, to jest ten moment, w którym pan prezydent popełnił delikt konstytucyjny, nie przyjmując od nich tego ślubowania. Ponieważ terminy wynikające z tego, jak się zmieniała kadencja, termin, w którym pobył Sejm, oznaczał jednoznacznie, że tych trzech sędziów było prawidłowo wybrane. Ja przypomnę, że wtedy nie opublikowano wyroku Trybunału Konstytucyjnego po to tylko, żeby pan prezydent w nocy przyjął ślubowanie od dublerów zamiast prawidłowo wybranych sędziów. Pani minister, jeżeli uznamy, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązują, są nieprawidłowe, czy to oznacza, że w Polsce nie mamy de facto nadzoru żadnego organu konstytucyjnego nad tym, jakie prawo jest wprowadzane? Czy to jest idealny stan, biorąc Problem pod uwagę... Problem polega na tym, że my nie mamy go od 8 lat. Od 8 lat Trybunał Konstytucyjny stracił tą swoją rolę, którą powinien mieć, czyli kontrolowania władzy, jeśli chodzi o stanowienie prawa. Stał się maszynką do stwierdzania wszystkiego tego, co robił PiS, stwierdzania, że białe jest czarne, a czarne jest białe i wydawania wyroków na zamówienie. Mówiliśmy o jednej sprawie, która dzieli koalicję, powiedzmy o drugiej, czyli kwestia składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Trzecia druga mówi, że być albo nie być dla niej, to jest to, żeby ta składka została obniżona. Lewica stoi na stanowisku, że ułatwienia powinny jednak bardziej dotyczyć osób zatrudnionych na etacie. Czy to będzie też jakaś, czy ważą się losy koalicji w takim razie? Nie, koalicja jest stabilna, natomiast na pewno trwają prace nad tym, żeby wybrać gdzieś między kompromis między tym, co jest równowagą, jeśli chodzi o obciążenie osób pracujących na etacie i osób, które... Przecież nie chodzi o wielkich przedsiębiorców, chodzi głównie o małe firmy, firmy, które są często firmami, które naprawdę mają tą sytuację finansową wcale nie najlepszą. I o to, żeby te składki były zasadniczo rozsądne. No bo na przykład w tej chwili mamy taką bzdurę, którą zapisali w Polskim Ładzie nasi poprzednicy, że jeżeli ktoś sprzeda coś z tak zwanych materiałów trwałych, no nie wiem, samochód, budynek, to również od tego płaci składkę zdrowotną. Ja jeszcze nie widziałam samochodu lub budynku, który by się leczył laryngologicznie. W związku z tym pewne bzdury na pewno trzeba usunąć. Jest mowa również o tym, że ponieważ te składki rzeczywiście dość skomplikowany sposób jest w pewnym uproszczeniu, pewnego ryczałtowania dla niektórych przypadków. Natomiast trwają prace. Słyszeliśmy zapowiedź pani Izabeli Leszczyny, czyli minister zdrowia. Niewątpliwie również pan minister Domański nad tym pracuje. Musimy wypracować kompromis. To teraz myślę, że możemy w końcu przejść do tematów związanych z edukacją. Czy lista lektur nowa już jest znana? Czy wiemy, co wypadnie, czy wiemy, co na niej się znajdzie? Na razie jeszcze nie ma w ogóle dokumentu ministerialnego. Na razie to, co poznaliśmy, to był efekt pracy zespołu, roboczy efekt zespołów eksperckich. Te zespoły eksperckie, część z nich była jeszcze powołana przez naszego poprzednika ministra Czarnka. Część z nich została powołana już przez nas, ponieważ rozszerzyliśmy katalog przedmiotów, które mają odchudzone podstawy programowe. Natomiast każdy z tych zespołów miał za zadanie odchudzić o do 20% zawartości. Dlaczego? Z dwóch powodów. Nie wszyscy wiedzą, że rok 2024 to jest ostatni rok obowiązywania tak zwanych zagadnień egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasisty i maturalnych, które w dużym stopniu zastąpiły podstawę programową na kilka lat. To jest efekt pandemii i tego, że wygasza się już prawo, które obowiązywało po pandemii. Od przyszłego roku to właśnie podstawa programowa jest podstawą do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. W związku z tym dla wszystkich było oczywiste,
oczywistością, nawet dla naszych poprzedników, że te podstawy programowe przedmiotów egzaminacyjnych trzeba odchudzić. My się zabraliśmy, że tak powiem, niezwłocznie po przyjściu do ministerstwa za tą pracę, bo wtedy ona była jeszcze nieskończona i właściwie nie miała wystarczających efektów, po to, że zdajemy sobie sprawę, że po reformie minister Zalewskiej, po likwidacji gimnazjów, po wtłoczeniu właściwie klas 6 w 5, mam na myśli klasy od 4 do 6 poprzedniej szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum do 5 lat szkoły podstawowej od 4 do 8, nastąpiło takie skumulowanie materiału i on był nierealizowalny praktycznie na poszczególnych przedmiotach. Wszyscy nauczyciele mówili, że praktycznie nie mają żadnej przestrzeni do tego, żeby coś powtarzać, nie mają żadnej przestrzeni, żeby coś utrwalać, nie mają nawet przestrzeni, żeby dobrze omówić pewne tematy. Nam zależy na tak zwanej wiedzy głębokiej, czyli że zależy nam na tych wiadomościach, które pozostają w uczniu na dłużej, które może potem wykorzystywać, które jest w stanie sprawnie kojarzyć jedne z drugimi. Dlatego trzeba było odchudzić podstawy programowe. I teraz już zespoły eksperckie skończyły swoją pracę, potem te rzeczy były poddane prekonsultacjom, potem wróciły do zespołów eksperckich. One ponownie przeanalizowały wszystkie uwagi, które zostały złożone przez społeczeństwo. I w tej chwili mamy już materiał, który wyszedł z zespołów roboczych i który stanie się powoli materiałem, który będzie materiałem do konsultacji, ale ministerialnym. I ten materiał poznają państwo w połowie kwietnia mniej więcej. Czy syzyfowe prace znikną z listy lektur? To by było... Szczerze mówiąc, nie pamiętam wszystkich całej listy lektur. Właśnie to jest ta różnica. Nie mam wątpliwości, że homilie to była lekka przesada, jeśli chodzi o to, czego uczymy dzieci, bo nie, jednak my nie wszyscy Kiski wysyłamy do seminarium, mam takie wrażenie. Nie jest zadaniem polskiej szkoły, żeby wszystkie dzieci przygotować do tego, żeby mogły pójść do seminarium. Te, które się tym zainteresują, niewątpliwie mogą homilie czytać na lekcjach religii. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że zadaniem polskiej szkoły jest, jeśli chodzi o czytelnictwo, jest zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby czytali całe życie. Naprawdę, na niektórych lekturach szkolnych w życiu ich do tego nie zachęcimy. Poza tym każdy nauczyciel ma nie tylko prawo, ale obowiązek co roku wybrać 2 książki. I to nawet nie muszą być z puli lektur uzupełniających, które wspólnie z uczniami omówi. Teraz nałożyliśmy dodatkowy obowiązek, żeby ten wybór lektur konsultował z młodzieżą. Niech młodzież wybiera książki, które chce czytać i które będą je pobudzać do czytania przez całe życie. A kiedy wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie braku prac domowych? W połowie, no, w pierwszej połowie kwietnia. Ono jest już na etapie, w którym już przeszło przez cały proces konsultacji. Jest w tej chwili w tak zwanych jeszcze pracach prawnych związanych, wymóg jest taki, że muszą być Departament Prawny, RCL, czyli Rządowe Centrum Legislacyjne i będzie do podpisu dla pani minister mniej więcej, z tym, że już ma pozytywną opinię RCL-u, mniej więcej pod koniec marca. No i potem już wejdzie w życie wtedy, kiedy zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, więc bez zwłoki. Jestem przekonana, że w początku kwietnia wejdzie w życie. A czy nadchodzi koniec papierowych? Z tym, że on się składa z 2 części. Jedną to jest ta kwestia prac domowych w tym rozporządzeniu i ona wejdzie rzeczywiście z początkiem kwietnia, a druga jest w zasadach, bo to jest o zasadach oceniania. Jest ta zasada, że ocena z religii czy etyki, czyli z przedmiotów nieobowiązkowych, nie będzie wliczana do średniej, na przykład decydującej o świadectwie z biało-czerwonym paskiem. I ta zasada wejdzie dopiero w przyszłym roku szkolnym, czyli po 1 września. W tym roku jeszcze według starych zasad. A czy nadchodzi koniec papierowych podręczników i papierowych lektur? Czy uczniowie będą korzystali w formie cyfrowej tylko? Przykład między innymi Szwecji pokazywał, że to nie byłaby dobra droga, ponieważ okazuje się, że więcej zapamiętujemy i lepiej się uczymy z podręczników papierowych. Ale to, co wprowadzamy, co ja osobiście wprowadzam, to zgodnie z zasadą lekkiego tornistra, którą obiecaliśmy, żeby każdy papierowy podręcznik miał swój odpowiednik cyfrowy. Czyli żeby, jeżeli zapomnimy na przykład książki albo zostawimy specjalnie, żeby mieć lekki plecak, książkę w szkole, to żebyśmy w domu mogli sięgnąć po odpowiednik cyfrowy. Po roku 2020, od roku 2020, już wszystkie dopuszczane podręczniki mają obowiązek mieć wersję cyfrową. Natomiast w tej chwili tak zmieniam prawo, no właśnie nie ja, tylko zmieni to Sejm ustawowo, ale w tym znaczeniu, że przygotowujemy tą zmianę, żeby również te podręczniki, które były
były dopuszczane wcześniej, mogły mieć swój odpowiednik cyfrowy. A właściwie miały obowiązek mieć swój odpowiednik cyfrowy. Właśnie dlatego, że chcemy, żeby plecaki były lekkie i chcemy, żeby młodzież, nawet jeżeli zapomni tego podręcznika, mogła sięgnąć czy w smartfonie, czy na laptopie, czy w tablecie do treści z podręcznika. To jeszcze zapytam o podwyżki dla nauczycieli kolejne. Czy wiadomo, w jakiej perspektywie czasowej będą one możliwe? Czy to jest ten 2026 rok, o którym czytaliśmy? Nie, na razie nie można powiedzieć, w którym roku. Myślę, że 2026 to jest inny. To jest 2026 to jest rok, kiedy wprowadzimy dużą zmianę dotyczącą podstaw programowych, już w oparciu o tak nową stworzoną sylwetkę absolwenta. Taką zmianę, która pokazuje, że polska edukacja może wreszcie trafić do 2026, czyli XXI wieku, a nie zatrzymać się gdzieś w XIX wieku. Natomiast ja mam nadzieję, że wypracujemy jakiś system waloryzacji, który spowoduje, że te pensje będą rosnąć. Stałej waloryzacji. Na razie ta podwyżka jest rekordowa. Już nauczyciele, większość nauczycieli już otrzymała ją, już widzi ją na swoich kontach. Przypomnę, że to jest 30% w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego i 33% początkującego. Ja wczoraj byłam spotkać się z nauczycielami, byłam na Śląsku, miałam 4 spotkania ze środowiskiem edukacyjnym, z dyrektorami szkół, z osobami, które zajmują się zdrowiem psychicznym, czyli tam psychologami, pedagogami, ze spotkanie otwarte z nauczycielami, od spotkanie z samorządowcami. No można powiedzieć, że wszystkimi osobami, które są tak zwanymi poza uczniami, interesariuszami systemu edukacji i już większość z nich bardzo chwaliła podwyżki, widzą je na kontach, widzą, że są rekordowe i mam wrażenie, że pierwszy raz poczuli, że władza rozumie, że przyszłość Polski zależy od edukacji dzieci, a edukacja dzieci zależy od nauczycieli. A czy prace nad jakimś projektem w sprawie stałej waloryzacji pensji nauczycieli trwają? Czy... Jest projekt obywatelski, ten, który przygotowało ZNP i zebrało potem podpisy. On trafił do komisji, na pewno prace nad nimi będą trwały. To jest kwestia dalszej dyskusji, jak to wypracujemy, ale nie ulega żadnym wątpliwościom, że rozumiemy rolę nauczyciela. Nauczycieli... Jest poparcie koalicji dla tego projektu? Nie, może niedokładnie w tym brzmieniu. On zresztą wymaga pewnej aktualizacji, bo on powstał w zupełnie innych okolicznościach. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że będziemy pracować i we współpracy z ZNP, bo po tych 8 latach zorganizowanego hejtu na nauczycieli najwyższy czas, żeby powiedzieć, że nic o nauczycielach bez nauczycieli. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była moim i Państwem gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.